Chyba mi przyznacie rację, że najlepsze są wakacje. Morze chłodzi, słońce grzeje, a na wydmach szumiąknieje. Na obozie Glorii fajnie się bawimy i nigdy się nie nudzimy. Wtedy można na dyskotekach balować i do południa spokojnie leniuchować. Lecz gdy się skończy czas letniej zabawy, niestety czas znowu usiąść do szkolnej ławy. Strzeżcie się wtedy wszystkie niełki, nadchodzi czas wielkiej nauki. Proszę, nie bójcie się, na szczęście mamy jeszcze trochę czasu i zanim zaczniemy kuć na blachę, zapraszam wszystkich do skosztowania naszej obozowej gali, która jak zawsze serca nasze scali. A więc poprośmy naszych obozowych kucharzy, aby poczęstowali nas tym, co wysmażyli nam na obozową galę. Gdzie są ci kucharze? Widział ich ktoś? Znów musimy czekać, jak zwykle. Idę ich poszukać. Dobra, dobra. Zaraz. Zobacz, co oni tu robią. Jakoś głupio się na nas patrzą. Gęby jakieś rozdziawione. Jak te panki to nam cztery razy na dzień podają. Nie wierzę, żeby zgłodnieli. Przecież wszyscy tu tak siedzą. A zostawiałem jeszcze na półmiskach. Pod koniec to i tak jeszcze im mniej dawają. To może im coś wysmażymy. Niech spróbują naszej kuchni. Wrzuć tam do Gajka pana prezesa, pana Achima i panią Justynę i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tylko mocno wal tłuczkiem po głowach, bo są nie do stawienia. Zobacz, co ci wyszło. No nic. To mocniej wal tłuczkiem po głowach. No i co, masz coś? Jest, jest. Pieśń obozowa, tylko jakaś taka rozmamłana. Jak ci wszyscy obozowice. I jeszcze jakieś dinozaury. A kto ją podaje do skonsumowania? Laureaci obozowej szansy na sukces i organizatorzy. Prosimy. Na obozie znów spotkamy się.
kochanie. Mówiłem ci już tyle razy, że to ja jestem najbardziej odpowiednim facetem dla ciebie. Tylko ze mną może się gdzieś pokazać, przedstawić rodziców. Nie słucham. Akurat, akurat, no daj spokój, kup sobie lustro. Idź mi stąd, proszę, wyjdź. Kup sobie lustro, ja będę śpiewał. Nigdzie nie znajdziesz takiego pięknego, zdolnego jak ja. Akurat. Nigdzie nie znajdziesz, bo takich już nie ma. Jak dinozaur wymarły, jedyny egzemplarz to ja. To co ty robisz? Nigdzie nie znajdziesz, bo takich już nie ma. Witaj królowo, o matko królowo. Obudź się, słońce wstało już. Ci wszyscy chłopcy piękni na luzie, bohaterowie twoi stół. Ty, bohater, bohater, nie bądź taki luzak, tylko zostaw dziewczynę. Słuchaj, ja śpiewam, nie przeszkadzaj mi teraz. Słuchaj, on cię bajeruje, wszyscy widzisz, no. Możesz zobacz na niego, na mnie, rozumiesz. Widzisz tą klasę, co? No gdzie, no z czym, rozumiesz? Jak cię, jak tata twój zobaczy mnie, to się aż ucieszy, podskoczy do góry, rozumiesz? Słowo honoru, rozumiesz? No, także wiesz, nie daj się. Słowo, pamiętaj. Nigdzie nie znajdziesz takiego pięknego, zdolnego jak ja. Nigdzie nie znajdziesz, bo takich już nie ma. Jak dinozaury umarły, jedyny egzemplarz to ja. Nigdzie nie znajdziesz, bo takich już nie ma. Ty go spotykasz na swojej drodze, to nie ta sama ta jak ta, o. Święcona woda mu nie pomoże, tylko oryginał jest coś wart. Oryginał. A co? Zwykła niszczyzna podróba, beznadziejna podróba. Improwizacja. Hola, hola, chłopcy, wy dwa jesteście mami falsyfikacji, jesteście siebie warci. Gdzie? Nie odchodź, nie puszczę! Zostań z nami! Prosimy cię! Prosimy! Zostań! Zerw nam tego! Gdzie ty takich znajdziesz? Jak dinozaury wymarły, jedyny egzemplarz to ja! To ja, pamiętajcie! Nie, bo ja! Nigdzie nie znajdziesz! Tego już nie ma, nie ma, no gdzie? Nigdzie nie znajdzie się takich pięknych, zdolnych jak wy. Nigdzie nie znajdziecie, bo takich już nie ma. Jak dinozaury wymarły, jedyne egzemplarze to wy. Nie, to ja. No nie umówiliśmy, że to ja. Nigdzie nie znajdziecie. Na pewno. Bo takich już nie ma. Nie ma. Takiego jak ja oczywiście. Bo takich już nie ma. I nie będzie. Zapamiętajcie. To jest falsyfikat. Jestem oryginał. No nie wierzcie mu. Dziękuję. Korzystając z okazji, że jestem przy mikrofonie, chciałem serdecznie i gorąco powitać kierowniczkę żywienia, panią Grażynę Kosińską, kierowniczkę działu administracyjnego, panią Wiesławę Mleczko, szefową kuchni, panią Celinę Przybylską, oraz drugiego trenera, pana Wiktora, oraz małżonko. Dziękuję. Ty patrz, oni tutaj dalej są. Może mieli za mało, albo czekają, aż im światło zgasnie. Zgaśnie, zgaśnie. Odkąd główny nadmorski elektryk zajął się polityką, to zobacz, co się dzieje na tym wybrzeżu. Widzę, widzę. Ośrodek Drzewiarz tonie w ciemnościach.
Złącze czasnęło. Złącze czasnęło i właściciel musiał wozić prąd na rowerze w siatkach, żeby dzieci mogły się spokojnie umyć i pójść spać. To niech weźmie większą siatkę, to może go na dłużej starczy. Większych to nie ryby łowią, a i takim to nie idzie. Dlatego cały czas jemy pangę z Wietnamu. Oni tam łowią ryby rękami i wychodzą na tym lepiej niż nasi na siatce. Słuchaj, nie zagaduj, tylko spytaj się, czy nie smakowało. Smakowało? Nie! Nie słyszę! Nie! Wiem, wiem, takie sobie. Prezes ma za bardzo spaloną glacę. Za to pani Justyna sam raz przerumieniona. Ale pan Achim cały blady i żelasty, a w dodatku niedopieczony. Nic więcej się nie dało zrobić. Mam nadzieję, że się nie pochorują. Dobra, dobra, serwuj następne dania. No to teraz może wrzucimy tam coś tłuściejszego. Kogo masz na myśli? No jak to kogo? Pana Krzysztofa i panią Kasię. Tylko najpierw trzeba ich przepuścić przez maszynkę do mięsa, bo kęsy są za duże i za tłuste. Nie trzeba. Tak im doprawimy, że wszystko zjedzą, bo niektórym skończyły się już pieniądze. I co ci wyszło z tej obozowej receptury? Do przewidzenia. Bomba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Ya que se viene el africano con el baile que es una. Na 39. gali Miss Gloria. Jury w tegorocznej edycji są Matys Siemców. Siema!
i Sweet Shit America Gangsta from Pszczyna. Yo! I Kamil co robótki ręczne zna. Teraz przedstawimy Państwu finałowe cztery kandydatki tegorocznej gali. Jako pierwszą przedstawię Państwu kandydatkę Jagodę. Ma 63 lata, pochodzi z Wąchocka. Nienawidzi sportu, lecz bardzo lubi ogórki kiszone. Ma 190 cm wzrostu i 36 kg żywej wagi. Drugą kandydatką jest Adelaida. Ma 23 lata, pochodzi z Pacanowa. Lubi język obce, dba o linię. Cicho! Cicho bądź! Cicho! Adolfina! Cicho, wypad! Adolfina! Wypad, Adolfina, wypad! Wypad! Wypad, Adolfina! Cicho! Wypraszam, Adolfina! Adolfina! Skończyła studia na uczelni w Oksfordzie. Ma 136 cm wzrostu i jedyne 86 kg. Trzecią kandydatką jest Adolfina. Jest babiczką pana Hawranka z reklamy Pibatyskie. To ona jest tajemniczą Krystyną z gazowni. Lubi się odurzać na wszystkie różne sposoby. Ma 150 cm i waży 36 kg. O dziwo nie jest anorektyczką. Jako jedyna oszukała zegar śmierci. Ostatnią i czwartą kandydatką jest Hermiona. Ma 12 lat. Pochodzi z Czarnobyla. Lubi grać w piłkę nożną, uprawiać biegi i marchewki na polu sąsiada. Z tym, że jest żoną pogromcy mitów, ma 2,5 metra wzrostu i waży jedynie 182 kg. Uwielbia swoją żabę jak Jola Rutowicz swego konia. To była ostatnia z czterech kandydatek. Prosimy o werdykt jury. Proszę o ciszę. Kamil przedstawi wyniki. Mikrofonie. Mamy już wyniki. Oto czwarte miejsce zajęła Adolfina. Proszę, ma pani puchar. Dziękuję. Trzecie miejsce zajęła Jagoda. Proszę, też ma pani puchar. Natomiast drugie miejsce zajęła Adelaida. Tu jednak nie ma gratulacji. Natomiast, a Miss Gloria w 39 wyborach, Miss Gloria została Hermiona! Proszę, największy puchar, może to pani powie do mikrofonu. Chciałbym podziękować mojej mamie za to, że mnie urodziła. Walczmy o pokój na świecie i chcemy więcej pangi na obiad. Dziękuję. Dowiodły, że w Polsce korupcja wymarła na zawsze, gdyż wygrała najpiękniejsza kandydatek. Nagrody ufundował pan Szymon Bułka z piekarni za rogiem. Dziękujemy bardzo. Prosimy się o rozejście. Wiesz co, zapomnieliśmy to wszystko dosolić. Jest za mało słone, a więc dosólmy. Nie ma sprawy. Pani Ola, stoi tu jak słup soli, albo jak solniczka, jak kto woli. Użyjmy jej wraz z grupą do przyprawienia naszej gali.
co? To jest wszystko za ciężkie. Zjadłbym coś na deser. Delikatnego, lekkiego. Mówisz, masz. Wrzucam do kotła grupę pani Joli i pani Izy i już masz przysmak. A więc skosztujmy go. Pięciu murzynków, pięciu murzynków, w spodniach na szelkach, w spodniach na szelkach, zaśpiewa wam, zaśpiewa wam taką piosenkę, taką piosenkę. O, Helena! O, Helena! A buzi, buzi, buzi? A buzi, buzi, buzi? O, Helena! O, Helena! Manuę, Manuła! Manuę, Manuła! Za górami, za lasami, za dolinami, hej! Żyło sobie trzech krasnali, nie górali, hej! Trzech ich było, sześć z fasonem, dwóch wesołych, jeden smutny, bo miał żonę. A ta żona taka jędza, no i basta. Miała wałek taki duży jak do ciasta. I tym wałkiem, kiedy chciała, swego męża krasnoludka wałkowała. I tym wałkiem, kiedy chciała, swego męża krasnoludka wałkowała. Krasnalek taki cienki jak niteczka, już krasnalek taki chudy jak szpileczka. Ale ona uważała, że jest gruby, więc go dalej wałkowała. Ale ona uważała, że jest gruby, więc go dalej wałkowała. Już krasnalek ten nieboże w trumnie leży, że od wałka żony zginął, nikt nie wierzy. Ale ona uważała, że jest gruby, więc go dalej wałkowała. Ale ona uważała, że jest gruby, więc go dalej wałkowała. Przez dwa tygodnie nasza grupa poczyniła pewne obserwacje. Doszliśmy do różnych wniosków, ale najbardziej interesujące są te, które dotyczą naszych wychowawców. Otóż zauważyliśmy, że obóz w sposób znaczący niektórych z nich odmienił. Taką wróżymy im niedaleką przyszłość. Oto oni. Pierwsza z nich. Mózg całego przedsięwzięcia. Tak wyglądał jeszcze do niedawna. A oto pan prezes po przemianie. Obóz i przebywanie z młodzieżą wpłynęły nawet na porost włosów oraz sposób ubierania. Dziękujemy. Szyja, która kręci przed chwilą oglądaną głową, to pani Justyna. Do tej pory wyglądała tak. Ale jaka przemiana! Pani Justyna czuła się do tej pory na obozie jak kopciuszek. Ale teraz to gwiazda Hollywood. Teraz rozumie, jak czuły się wszystkie fotografowane przez nią obiekty. Pan Krzysiek, do dziś wyluzowany, niestabilny emocjonalnie. Ale co to za przemiana? Żona, dzieci, koniec z luzem i lekkimi obyczajami, odchudzony. Nic dodać, nic ująć. Poprę to słowami z naszej obozowej piosenki. Wtedy właśnie zrozumiałem, że się w tobie zakochałem. Ale nie każda zmiana musi być na lepsze. Do tej pory pani Magda była atrakcyjną, pewną siebie dziewczyną.
Po dwutygodniowym pobycie ze swoją grupą zupełnie zmieniła swój styl. Jest skrytą i emocjonalną osobą. Obóz wpłynął na jeszcze jedną wychowawczynię. Pewnie kojarzycie pełną energii, werwy i wszelkich pomysłów panią Kasię. Po przeżyciach obozowych ze swoją grupą postanowiła oddać się kontemplacji i życiu zakonnemu. Przytłoczył ją ogrom problemów dorastającej młodzieży. Obóz odmienił jeszcze jedną wychowawczynię. Pobyt pani Izy z wyzwoloną młodzieżą odmienił jej podejście do świata. Poczuła potrzebę bliskości z naturą. Dowodem są jej nagie stopy. Podczas obozu zaczęła inaczej patrzeć na świat. Mamy i inne obserwacje, ale że każdy chciałby zaprezentować się na tej scenie, więc nie będziemy zajmować już więcej czasu. Ale się słodko zrobiło, no nic, tylko palce oblizywać. Dobra, dobra, to było na podwieczorek. Ale aż się boję, z czego zrobimy kolację. W magazynie został tylko pan Janeczek ze swoją grupą zamrożony na kości. To dobrze, jak go dobrze wymieszamy warzechą na kole, Ganka to na pewno puści. Puści, puści. W tym sezonie za dużo puścił, aby mogli awansować. O rany, podczas mieszania warzecha mi się złamała i kijek został w potrawie. Co robimy? Podajemy potrawę z kijem. Niech się odławią tą galą. Bo i tak, wydaje mi się, że już nie za bardzo im się podoba. Więc podajmy. You won't admit you love me. And so, how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind. Się kochanie.
mi olego. Obudź się i przestań śnić, żeby leć kiedy się. Kolacja z tym.
stryk nie zapada z mroka, w ciszynie ciągle był. Obowiązek obowiązkiem jest, trenować musisz i to fest. Fotki robiąc na ołów, jeśli nie chcesz zdjęcia dzisiaj mieć, to schowaj się. Prezes może zmienić zasady gry, jeśli nudno w nocy, to śpiewaj razem z nim. Na jadalni dobrze można zjeść i napić się. Słuchaj stary, teraz to ty lepiej wyłącz ten telefon. Dlaczego? Bo boję się, że ten patyk stanie każdemu w gardle, a rodzice zaczną dzwonić z pretensjami. Ale nie to jest najgorsze. Co takiego strasznego masz na myśli? Jeśli prezes zacznie teraz śpiewać, to w całym dźwiżynie prądu zabraknie. Wiem, wiem. Śpiewał 10 razy i 10 razy musieli prąd w siatkach wozić, żeby dzieci mogły spokojnie się umyć i pójść spać. Nie mówiąc już o dyskotekach. Wiesz, zaczyna mi się to nie podobać i zaczynam się trochę bać. Wiesz co, w takim razie kończmy tą galę, bo nie mamy już co podawać. Jak to? Nie wiesz, że prezes jest nie do strawienia? Więc podajmy go raz jeszcze, a potem uciekajmy, zanim się zorientują. Bo jak się zorientują, to i prądu zagaśnie. Przed wami niestrawialny prezes! Mamy chodu. Szanowni Państwo, ta piosenka została napisana specjalnie na tą okazję obozową. Ta piosenka to takie przesłanie każdego z Was tu obecnych. Ja ją zaśpiewam, ale gdyby każdy z Was był tu na moim miejscu i ją zaśpiewał, to odniosłoby ono taki sam skutek. Po prostu to jest piosenka, którą każdy z Was chciałby przekazać wszystkim. To jest przesłanie dla wszystkich, od każdego z Was. Tyle było dni, tyle było słów, tylu pięknych chwil. Ja nie pamiętam już. Plaża pośród mych, kawiarenki szmer, ławki, przy których wciąż spotykaliśmy się. Chcę wrócić tu, nie czekam już, bo serce moje chce zobaczyć znowu was. Chcę wrócić tu, zatrzymać czas i wszystkie piękne chwile przeżyć jeszcze raz. Chcę wrócić, bo ja wierzę w to, że wszyscy znów znowu tu spotkamy się. Tyle słów wypowiedziałem, ile dróg już jest za nami. Proszę więc, pamiętajcie mnie. Szybko uciekł czas, trzeba wracać nam.
jak odjechać mam, gdy polubiłem was. Tyle było nas, pamiętam wszystkich was. Jak odjadę stąd, będę znowu sam. Czym wrócił tu? Proszę Państwa, tą piosenkę. Czy znowu was? Chcę wrócić tu, zatrzymać czas i wszystkie piękne chwile przeżyć jeszcze raz. Chcę wrócić, bo ja wierzę w to, że wszyscy znów za rok tu spotkamy się. Piosenkę również dedykujemy wszystkim wychowawcom, właścicielom ośrodka, którzy nam udostępnili. I mam nadzieję, że za rok, tak jak jest w tej piosence, znów się tutaj wszyscy spotkamy i będziemy spędzać miłe chwile. Chcę wrócić to, ja wierzę to, że wszyscy znów za rok tu spotkamy. Tyle słów wypowiedzianych, tyle dróg już jest za nami. Proszę wiedz, pamiętajcie mnie. Proszę wiedz, pamiętajcie mnie. Spędziliśmy razem wspaniałe dwa tygodnie, których na pewno nie zapomnimy. Za wszystkie cudowne chwile chcielibyśmy podziękować prezesowi, dzięki któremu tego wszystkiego by nie było. Pani Justynie za uwiecznienie tych wspaniałych i niezapomnianych chwil. Natomiast panu Achimowi za wydobycie wspaniałych talentów. Za to wszystkiego dziękujemy. Grupowi do raportu wystąp. Chciałem w moim imieniu i imieniu naszej grupy pierwszej podziękować pani Kasi, że nami się opiekowała. Dziękuję za cierpliwość, starania. Dziękujemy pani Kasiu. Cała grupa druga chciała podziękować panu Krzyśkowi za wspaniałe dwa tygodnie. Wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni. I wiemy, że pan jest najlepszym wychowawcą. Natomiast ja chciałabym podziękować w imieniu całej grupy trzeciej, pani Madzi, za wspaniałą zabawę, przede wszystkim za cierpliwość i za opiekę nad nami przez całe dwa tygodnie. Dziękować pani Idzie za opiekę i troskę, którą otoczyła nas podczas całego pobytu. Dziękuję. Ja w imieniu całej grupy piątej chciałabym podziękować pani Oli za tą cierpliwość, że czekała na nasz pokój, no i za czas spędzony na wychowywanie nas przez te dwa tygodnie. Trenerze, w imieniu grupy szóstej dziękujemy za wszystko i dużo więcej. W imieniu grupy siódmej chciałbym podziękować pani Iwonie za cierpliwość i wyrozumiałość oraz wszystkie miłe chwile spędzone razem.
grupy ósmej dziękujemy panu Waldkowi, który zabierał nas na miasto i za cierpliwość do nas. Ja w imieniu grupy dziewiątej bardzo chciałabym podziękować pani Joli, która z nami wytrzymała, mogła nas wysłuchać, no i była naszą najbliższą osobą przez te najbliższe dwa tygodnie. Dziękujemy. A teraz proszę bardzo do wychowawców miłe uściski, całuski, no i ostatnie pożegnanie.